Witam was bardzo serdecznie i pozdrawiam z Wisły. Mamy dziś sobotę, 27 marca. Zechcielibyśmy wspólnie wsłuchać się w to, co Bóg pragnie nam przekazać poprzez hasła dnia dzisiejszego, które znajdują się w przewodniku z Biblią na co dzień. W piątej księdze Mojżeszowej, rozdziale 8, w wierszach 12 i 14 czytamy: Aby gdy się najesz do syta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał, serce twoje nie stało się wyniosłe oraz abyś nie zapomniał Pana Boga twego. A w pierwszym liście do Tesaloniczan, w piątym rozdziale w wierszu 18, czytamy: Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem Was. Moi drodzy, czymś prawie oczywistym dla większości z nas jest to, że w momencie, gdy chcemy coś otrzymać albo gdy chcemy coś uzyskać, to mówimy proszę. Gdy zrobimy coś złego, niestosownego czy też niewłaściwego, to mówimy przepraszam. Z kolei, gdy chcemy za coś podziękować albo okazać komuś naszą wdzięczność, to mówimy dziękuję. Od małego. Jesteśmy przez rodziców, dziadków i innych naszych nauczycieli, opiekunów zachęcani do używania trzech magicznych słów, tzw. zwrotów grzecznościowych. I z pewnością wypowiadanie ich jest dla większości z nas czymś prawie naturalnym. Możliwe, że część z nas nawet nie wyobraża sobie tego, że w naszym codziennym życiu mogłoby któregoś z tych trzech magicznych słów zabraknąć. Ciekawe jest jednak to, że w naszym codziennym pędzie zapominamy o tym, aby te trzy magiczne słowa używać w stosunku do Boga. Jest nawet dość smutne, że pamiętamy o tym, aby Boga o coś prosić, ewentualnie pamiętamy, żeby Boga za coś przeprosić, a niestety przeważnie zapominamy o tym, aby Bogu podziękować. Zapominamy o okazywaniu wdzięczności temu, od którego tak naprawdę wszystko otrzymujemy. Dzisiejsze hasła z przewodnika z Biblią na co dzień zachęcają nas do tego, abyśmy dziękowali Bogu, bo przecież mamy za co. Kiedy myślę o dziękowaniu Bogu za wszystko, co od Niego każdego dnia otrzymuje, dostaje. To przypominają mi się bardzo czytelne i trafne słowa ojca reformacji Marcina Lutra, który w małym katechizmie objaśniając pierwszy artykuł wiary, napisał, a w zasadzie to wyznał, za co każdy z nas powinien być Panu Bogu wdzięczny. Wierzę, że Bóg stworzył mnie oraz wszystkie twory, że mi dał ciało i duszę, oczy, uszy i wszystkie członki, rozum i wszystkie zmysły, i dotąd utrzymuje. Nadto obdarza mnie odzieniem i obuwiem, pokarmem i napojem, domem i gospodarstwem, żonom i dziećmi, rolą i bydłem i wszystkimi dobrami tudzież wszystkie potrzeby ciała i życia mego obficie codziennie zaspokaja, od wszelkich niebezpieczeń schroni i od wszelkiego złego strzeże i zachowuje, a to wszystko jedynie z ojcowskiej, boskiej dobroci i miłosierdzia, bez wszelkiej zasługi i godności mojej, za co mu dziękować i chwalić go, służyć mu i posłusznym być powinienem, to jest istotną prawdą. Marcin Luther w Małym Katechizmie, w objaśnieniu do pierwszego artykułu Wiary, wymienia sporo powodów do wdzięczności. A za co ty? Dzisiaj podziękujesz Panu Bogu. Zachęcam Cię do wykonania prostego ćwiczenia. Zapisz na kartce 40-50 rzeczy, które, za które chcesz dzisiaj Panu Bogu podziękować. Jeżeli Ci się uda, to napisz o tym w komentarzu. Pomódlmy się. Łaskawy i myślenie, Panie Boże. Dziękujemy Tobie za dzisiejszy dzień, za to, że dajesz nam siły. Prosimy Ciebie o Twoje błogosławieństwo, o Twoją mądrość, a przede wszystkim prosimy Ciebie o Twój pokój, abyś wypełnił nim nasze całe życie. Tobie Boże należy się cześć i chwała. Amen. Życzę Wam radosnej i błogosławionej soboty. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia.